Także widzicie Państwo, Oshonvala Park, nie Oshonvala Park, no ale już nie jesteśmy w tym, o jest, to nawet nie Oshonvala Park, tylko Oshona Jubilerski, bo jeszcze na Woli to mnie dzisiaj nie było, a jeszcze czego. Ale wiecie Państwo, jak jutro są święta katolickie, to ludzie zastanawiają się nad tym, żeby coś kupić więcej, no bo co ludzie będą jedli. Tutaj, proszę Państwa, jak to mówią, ten najdłuższy blok w Warszawie, ściana wschodnia, jak to mówią, że dworzec wschodni w Warszawie. I chcą ludzie kupić dużo, dużo, dużo na te, nie wiem, 3-4 dni, proszę Państwa, i dopiero poniedziałek, czy tam wtorek do biur, do pracy ludzie wyjdą z domów. Także proszę Państwa, Warszawa Wschodnia, jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą. Po co pokazujemy to, że to jest Warszawa Wschodnia? No żebyście Państwo wiedzieli, że nie ma sensu jest kręcić, oszukiwać i na przykład podszywać się pod Anglo-Amerykę Białystok. No bo skoro Warszawa Wschodnia, no to wiadomo, że to będzie Praga Południe. Wiadomo, że to jest pogranicze Pragi Południa, a tam Praga Północ, za tym blokiem długim strasznie. Państwo zobaczą, jakie chmury. Państwo zobacz! Boż! Ja może źle zrobiłam, że po prostu nigdzie już chyba nie będę jechać do żadnego Tesco Extra, bo zawsze jak jadę z Oszą na Jubilerskiej, to chcę jechać do Tesco Extra, ale to jest całkiem w innej dzielnicy, bo żebym ja była w Oshonvala Park, no to 109 prosto się jedzie dalej, ciut dalej do Tesco Extra, a tutaj to trzeba, no, przez Kostarykę niemalże, proszę Państwa, Warszawa. Wszystko jest to Warszawa, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Nasz apendiks, jak do tej pory Państwo widzą, ten jest najlepszy, bo Państwo zobaczą, nasza kamera jako apendiks do Radia Tok FM, dla Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, nie ma tacze świateł. One szybko się jakoś tak w sobie zamykają, już deszcz pada, Warszawa Wschodnia. Pozdrawiamy z Polski, a moherowej rechodupstwo, nerwowość, nosem pociągają mohery, kaszlą. No oczywiście, że jak się kłamie, jak się źle robi, no to przecież człowiek nigdy nie będzie szczery, to będzie wtedy kaszlał, jak będzie nawet i zdrowy.